Ej, widzowie, miałem nie odpalać nagrywania, ale napisał do mnie mordo, mam pytanie, ten ziomeczek Maniolek z ostatniego odcinka, ten co przeklinał na odcinku, ten wariat. I napisał, mam pytanie, o co chodzi, ty? Już myślałem, że to będzie koniec, a on dalej tutaj mnie ciągnie, widzowie. Czy za jakie zadanie mogę rangę? Proszę. Ej, no ja pierdzielę, ty. No widzowie, patrzcie, czy wy widzieliście ostatni odcinek? Jeżeli nie, to oglądnijcie. Nawet najtrudniejsze. Dobra, widzowie, wymyślamy coś. A teraz pokażę wam zadania, które będzie musiał wykonać, aby otrzymać rangę. Jeden, będzie musiał schować się w kwadracie z bedroka, a ja w czasie 2 minut będę musiał go znaleźć. Będzie musiał tepnąć się do skamera i próbować nie dednąć albo zabić go. Będzie musiał zrobić water skilla 256 kratki. Będzie musiał przeżyć za linią PvP 2 minuty jako shop, a jak wiemy, shop jest niewidzialny. No i najmocniejsze, piąte zadanie, będzie musiał pokazać kamerkę. Nie no, nie musi, ale byłoby spoko. Przynajmniej ten clickbait by był, co nie? Oglądaj do końca, bo to mocny odcinek. Siema, siema, dobra, jesteś zamknięty w pomieszczeniu z bedroka i masz minutę na schowanie się, a ja muszę cię potem znaleźć w ciągu 2 minut, więc czas start, musisz się schować, możesz się wkopywać w ziemię. Dobra, dobra, czyli masz czas, czas poleciał, ja tutaj odejdę sobie i to jest twoja walka. O jaką rangę, jaką chciałbyś dostać rangę? Nie, no tam taką najlepszą. Dlaczego twój brat tam tle się drze? Kurde. To nagrywasz? Tak, nagrywam, nagrywam, ale dobra, dobra, dobra. Jak ci idzie chowanie się? Co jest grane? Dlaczego on krzyczy? Bo on ma dopiero ten rok. No dobra, to chowaj się. No już się chowam. Dobra, schowałeś się już, tak? Tak więc czas start. Dobra, ja szukam. Stary, mam 2 minuty, tak więc czas leci u mnie na ekranie. I wiesz, że jeżeli cię nie znajdę w ciągu tych 2 minut, to znaczy, że stary, wygrywasz, znaczy, no, to jest jedno zadanie, które dzisiaj przejdziesz i będziesz miał kolejne, żeby wygrać tą najlepszą rangę za 100 zł i do kławku. Dobra, ja cię tutaj szukam, widzę, że na dworze cię nigdzie nie ma, kurde, trochę czasu już mija, a ty jak jesteś w sumie bardzo w ziemi, to ja mogę sobie używać, że tak powiem, kreatywnego trybu. Dobra, możesz sobie trzymać shifta, co nie? Właśnie trzymam. Trzymasz, no dobra, dobra, ale to jest ciężkie, ty, ale masz wypitą podkę na niewidzialność, czy coś takiego? Mam nadzieję, że nie. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, gdzie ty tutaj weszłeś? Ty, jak ty jesteś gdzieś pod ziemią, to na pewno musiałeś się wkopać, co nie? No tak. Czekaj, tutaj jest, coś tutaj było, ale nie wiem, czy to to? Nie, chyba nie, kurde. Które to jest ten? Za chwilę mija minuta, kurde. Dobra, czekaj, patrzę z góry na początku, czy nigdzie nie ma tutaj śladu po tym, jak się gdzieś wkopałeś. No myślę, że to to... O! Chyba coś mam! Czekaj, albo... Tak! Chyba, czekaj. Chyba! Chyba mam jakieś miejsce, czy to jest dobre miejsce? Czekaj. Chyba coś idę dobrym tropem. Ile mi zostało? Ponad jeszcze mniej niż minuta. A bo czekaj, czy to jest dobry trop, czy nie? Tutaj, tutaj coś. Czekaj, 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 czekaj. W dół, dobra. Nie no, chyba. Chyba zaraz jakoś się tutaj. Może znajdę, ty, idę jakimś tropem bedroka. Znaczy, z tego, kamienia. O, jestem gdzieś w jakichś podziemiach, jestem w podziemiach. Muszę cię tutaj gdzieś znaleźć, na pewno tutaj gdzieś jesteś. Czyli gdzie ty mógłbyś się schować? Kurde, szukasz ty, no ja pierdzielę. Za chwilę minie czas. Czekaj, 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 czy ja cię tutaj gdzieś tutaj widzę? Ja pierdzielę, ale to jest mocne. Ej, a byłeś w takiej kopalni? Tak, no byłem. No to czyli jestem gdzieś blisko ciebie, kurde, czyli szukam cię. Czekaj, 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 tutaj może gdzieś w górę? Kurde i... No chyba to wygrasz, czekaj. Nie, no dobra. Byłem, wydaje mi się, że blisko. Wydaje mi się, że byłem dosyć blisko. I kurde... Nie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem gdzie... Dobra. Trudno, poddałem się, czekaj, ja sobie sprawdzę tutaj, polatam sobie i spróbuję cię znaleźć. Możesz zejść z shifta już jak coś. I czekaj. A chyba cię widzę, jesteś na samym dole. Aha, czyli gdzie, tutaj o, ty cię gdzieś wkopałeś. Aj. A tutaj o, chyba się wkopałeś jakimś cudem. Ale głęboko, żeś zszedł. No nie no, w życiu bym cię nie znalazł, nie? Już jak zacząłeś to kopać, to już. Dobra, czyli pierwsze zadanie przeszedłeś, jeszcze 3 ci zostały. Dobra, kolejne twoje zadanie to tepnąć się do skamera i spróbować go zabić. Czyli do ziomka, który pisze na czacie, że da darmowe itemy, co nie? Dasz radę to zrobić? No mam nadzieję, dobra. No to co? Czekaj, tepnij się może do kogoś, kto pisze na czacie. Czekaj, ja ci kogoś znajdę. Mam, chcę sobie typa, mam. Aksonik? No tak, no. Dobra, tepaj do niego, dawaj, tepaj do niego TPA. Jak cię tepnie, to dawaj, musisz go zabić, stary, to jest twój challenge. Więc udawaj takiego ziomeczka, który wiesz, chce dostać eku ze Friko, co nie? Ale normalnie daję ci zadanka, ale wydaje się, że są dobre, nie? Dobra, to ja będę czekał na ciebie, aż tepniesz się tam. Ej, dobra, tepłeś się do niego? Tepłeś się! Kurde, i co? Zabijesz go? Dawaj! Czyli to też jest skamer! Dedłeś! No nie! Zabił cię! No. Ja, czyli co? Koniec challenge'u, nie wygrałeś rangi. Jak on cię mógł zabić? On ma jaki mieczyk? Vipa! A ty jaki miałeś? Nie wiem.
No ja pierdzielę, stary, jak ty to mogłeś zepsuć? No dobra, ale masz kolejną szansę, stary, kolejną szansę masz. Ty jesteś Eletrianem, tak? No, jestem. A co, smutno ci, że nie możesz ten. Teraz przechodzi etap trzeci, czyli trzecie zadanie, dobra. Ja buduję ci taką wielką wieżę i, stary, dam ci wiadro i będziesz musiał skoczyć i po prostu ten, zrobić water skilla wiadrem, więc będziesz mieć kolejne zadanie. Okay. Dobra, twój brat musi tak krzyczeć, nie możesz go wziąć. Czekaj. Dobra. Dobra, jesteś na 300 kratce, więc jesteś bardzo wysoko. I teraz nie możesz użyć Eletriana, tak jakby, w sensie, wiesz, nie możesz użyć latania jako Eletrian, tylko daję ci w tym momencie, patrz, wiadro wody. Proszę, musisz skoczyć na ziemię i zrobić tego, wiesz, o co chodzi. A ja cię nagrywam, dawaj, skacz przede mnie. Wiesz, o co chodzi z tym, nie? Musisz skoczyć na sam dół i po prostu wylać wiadro przed upadkiem, dawaj. Dobra, lecisz, lecisz. Ale ściśniesz. Chcę zobaczyć, czy tętniesz, czy nie? Dałeś radę! Dałeś radę, let's go! Znowu cię zabija ten typek! No nie! Zabił... Wiem, przeżyłeś, dobra, to się liczy. Ja pierdzielę, ale jesteś dobry, ty! Dobra, jesteś coraz lepszy. Ale teraz mam dla ciebie bardzo mocne zadanie, ponieważ trzeba iść na spawna. Jesteś na spawnie, nie? Jestem, no. Dobra, i teraz tak. Miałeś zadanie, żeby przeżyć jako shop na linii PvP 2 minuty. Ale teraz jesteś Eletrianem, więc nie możesz sobie zmienić tego. Nie możesz zmienić postaci, nie? Dobra, no to musisz iść za linię PvP i czas start 2 minuty musisz przetrwać. Stary, w obrębie 20 kratek, więc ja tutaj włączam sobie w tryb widza, a ty musisz... Eletrianem mogę? Co? Eletrianem mogę? Tak, 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 możesz Eletrianem, czyli 2 minuty. Dobra, czas start, dobra. To jest ostatnie zadanie? To jest ostatnie zadanie prawie, tak. Potem masz jeszcze jedno. Dobra, ale... Nie tak daleko, musisz tak w obrębie 50 kratek, 60, nie? Tak, żeby cię było widać z linii, więc musisz, ale musisz, stary, krążyć cały czas, nie możesz stać w miejscu. Czas leci. Dobra, jestem ciekawy, co, czy dasz radę. Tu już są jakieś ziomeczki i oni się biją, tam jest jakiś shop, będę ci mówił, stary. Będę ci mówił, tu jest jakaś klepa cały czas, dobra, uważaj, stary, uważaj. Ale okej, o, widzę, że dobrze zrobiłeś, bo się zboostowałeś. Tam ile typa tu jest akurat, ty! Ja pierdzielę, ile osób! Dobra, uciekaj stamtąd. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, za chwilę mija pierwsza minuta i będziesz mieć rangę najlepszą, stary! Idol! Czaisz to? A to na zawsze, czy nie? No, stary, na edycję. I tu masz, tu jest strefa fanów, znaczy idoli, kławków, więc będziesz mógł tam wejść potem. Dobra, gdzie ty jesteś? TP... Maniolek, tak. O nie! Goni cię! Nie, goni cię! Musisz, stary, ucieknąć! Została ci jeszcze minuta, stary, została minuta ci. Może ukryj się na tym, jak to się mówi, na ptak, na boże, kurde. Kwiacie, no. Aj, nie dałeś rady! Co jest? Ile ci zostało HP? 5 serduszek! No, mój, musisz ogarnąć się, dobra. Dobra, zostało ci jeszcze niewiele, stary, dasz radę, dobra. Chwilę grozy, wydaje mi się, że minęły. Uwaga, tu jest shop niewidzialny. Dobra, latają, stary, musisz uważać. Dobra, dobra. Ciśniesz. Dobra, bardzo dobrze, odbijasz się. To mi się podoba, stary, pół minuty niecałe zostało, bo całe, no coś w tej granicy. Ja też nie widzę dokładnie czasu, ale będzie brzęczeć. Dobra, widzę, że dajesz radę, dobra, jako Eletrian wydaje mi się, że to jest łatwe, nie? No nawet. Gorzej, gdyby ktoś się uwziął, nie? Mhm. No właśnie, dobra, leci. Dobra, widzę, że tutaj ciśniesz sobie, bardzo dobrze. Co zro... O! Serio? Oj, kurwa. No ale, to stary, co robimy? Wygrywasz tą rangę, czy nie? Jak myślisz? Nie. A co, przykro ci, coś widzę? Trochę, ale jesteś przeczytany, gram odcinek. No stary, widzisz? Drugi odcinek, bo do mnie pisałeś, tak to by nie było. Tak, no, o kurde. No, i co teraz? Co teraz? Ej, to powinien spać. To ja jestem tutaj, poczekaj. Dobra, ostatnie zadanie, chcesz dostać rangę za 100 zł? Chciałbym, ale... Dobra, ostatnie, najmocniejsze zadanie. No. Musisz pokazać kamerkę. Ok. Serio? I, no, dostaniesz. Musisz pokazać kamerkę i dostaniesz. Proszę? Ale tu baton wrzucisz? Wrzucę. Ale mogę zamazać, jak chcesz. Okej, tak na chwilę mam ten dać? No możesz, stary. I to jest zadanie, za które dostaniesz, stary, idola! Na odcinku. Będzie bait, będzie clickbait. Dobra, ale coś się rozłączyło. Czekaj, włączę kamerę. Dobra. Czekaj, bo muszę złaść kamerę. Dobra. Czyli jednak nie pokażesz? Nie, bo nie mam kamery, sorry, wiesz. A, no dobra, stary. Szkoda. Chcę nagrywać odcinek. Dobra, z tobą też było spoko, dlatego dostaniesz rangę. Prawda? Serio. Kurde, dzięki. Spoko.
Kurde. A ja będę na odcinku wrzucać kiedy? Zobaczymy. Kurde, dzięki bardzo.